Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem przedstawić pakiet na ogniwach Sony VTC5A. Pakiet jest zbudowany do zestawu napędowego z silnikiem CCX1, tym mocniejszym centralnym i z tego co wiem, to ten zestaw będzie mocno męczony w górach. W związku z tym zrobiliśmy pakiet na właśnie tych konkretnych ogniwach, żeby wyciągnąć jak największy prąd. Oprócz tego to jest 26P, więc tutaj 90A przez 6P wychodzi nam, gdzie jest 15A prądu, oczywiście w piku na ogniwo i około 10, koło w granicach 45A na ten pakiet ciągły, czyli tam w granicach niecałe 10A na ogniwo. Natomiast zrobiliśmy takie połączenia, żeby to faktycznie te 90A prądu ciągłego mogło wytrzymać. Słuchajcie, to jest bardzo istotne, bo jak blaszka wtedy jest za cienka, a jest mała liczba P, jeszcze blaszki do ogniwa dogrzewałem, to one by szybciej padły. No jest dużo zgrzewów na każde ogniwo, można sobie zobaczyć. Taśma jest w tych połączeniach podwojona. Specjalnie chciałem to pokazać, żeby było fajnie widać. Tak, jest taśma podwojona w tych miejscach. To jest czysty nikiel, 0,2. Rocznik ogniw jest 2020, też to sobie można posprawdzać. Jest to oryginalne Sony od Maruty. No i słuchajcie, są izolatory z włókna szklanego. Oprócz naszych izolatorów oczywiście ta taśma jest fajnie zgrzana we wszystkich tu płaszczyznach. W tej płaszczyźnie pomiędzy szeregami, to co mówiłem na poprzednim filmie, tutaj ona jest podwojona. Weźmiemy sobie jakiś wskaźnik, bo to niekulturalnie paluchem pokazywać. Tutaj też jest ta taśma podwojona do tego ogniwa, ponieważ takich ogniw pojedynczych się nie zostawia nigdy na pojedynczej taśmie. Tu jest taśma podwójna, tutaj również i tutaj podwójna, tutaj jest też podwojona, bo tu też jedno ogniwko nam ucieka delikatnie. Natomiast zobaczcie, ten projekt był zrobiony specjalnie tak, żeby pomiędzy tymi ogniwami było dużo tych połączeń. Tutaj jest potrojona taśma, ta główna, bo tu jest troszeczkę bardziej wąsko ten pakiet się układa. Tu jest dobre przejście pomiędzy tymi stronami. Pokażę Wam jeszcze po drugiej stronie, jak to wygląda. Koszyki oczywiście plaster miodu, możecie kupić je u nas bądź u Markera. Spójrzcie po drugiej stronie, no mnie się to ogólnie mega podoba. Tutaj, żeby Wam pokazać tą taśmę, o, która jest podwojona w tych szeregach, tu będzie fajnie widać. Tu widać dość dobrze. Tutaj ta taśma nie wygląda. Już tak kamerą Wam nie pokażę, to by trzeba było ją delikatnie podważyć. O, tutaj jeszcze fajnie będzie widać, bo tutaj odstaje delikatnie nam. Także ta taśma w tej płaszczyźnie, o, tutaj też widać podwojenie. Tylko muszę to dobrze kamerą złapać. Widzicie? To są dwa paski. No naprawdę fajnie jest to zrobione. Myślę, że komuś to będzie bardzo fajnie służyć. Pakiet jak najbardziej. No zasięgi wiadomo, w terenie wtedy będą trochę mniejsze, bo to jest mała pojemność. Ten pakiet jest malutki. Natomiast myślę, że będzie bardzo fajnie można sobie tym polatać w terenie. Oczywiście ten prąd ciągły to tutaj idzie dość rzadko, tak? Natomiast jak klient faktycznie stwierdzi, że pojeździmy sobie pół godziny w terenie i wyciśniemy z tego tak tyle prądu, ile sterownik weźmie faktycznie w maksie i pojedziemy cały czas na prądzie ciągłym, bo potem się mogę gdzieś na przykład doładować, to z tego pakietu można dużo prądu pobrać. Te połączenia są potrojone. Te już mogą być spokojnie, zobaczcie, pojedyncze. Ponieważ tu jest blaszek między plusem a minusem, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blaszek po 10A, 100A ciągłego, to połączenie wytrzyma. Tutaj już jest blaszka potrojona w tych miejscach. Tutaj są podwójne blachy, ta i ta została podwojona i też ta graniczna do pakietu. Także no słuchajcie, wszystko tutaj wymaga po prostu przemyślenia, przebudowie. Ten pakiet, taki pakiet można naprawdę fajnie zrobić, jak ktoś poświęci trochę czasu i trochę energii na zgrzewanie. No tutaj my po prostu wyszliśmy z założenia, żeby to zrobić porządnie, jak każdy pakiet i czy damy trochę taśmy więcej, czy trochę mniej, godzina zgrzewania w te czy we w te, a potem klient się cieszy, bo może z takiego pakietu korzystać po prostu no, kilka sezonów, a nie na przykład jeden czy dwa, gdyby to zrobić bardziej budżetowo. Także trochę tej taśmy poszło więcej, no i myślę, że będzie bardzo fajnie pakiet służył. Zaraz Wam pokażemy też BMS-a. Od Arka są przekładki. Arek ma w tym momencie, z tego co wiem, swoją firmę CNC. Prosił, żeby wspomnieć, to wspominam. Arku, jak to oglądasz, to sobie zobaczysz. Bardzo fajne nam przekładki wycina. Zresztą nie tylko przekładki, bo Arek chyba głównie w stali robi, aczkolwiek wychodzą takie właśnie elementy i to nam bardzo przyspiesza pracę przy maskowaniu takiego pakietu. Przekładki mamy po 3 sztuki, czyli tutaj idzie... Na to idą dziurki, tu idą kable, potem idzie BMS, na BMS-a idzie kolejna przekładka. Tak po prostu to robimy, żeby to było ładnie przełożone. No i jedna przekładka idzie od drugiej strony, bo tam już nic za bardzo nie wychodzi, takiego newralgicznego. Mamy 3 przekładki z włókna szklanego, tutaj idzie standardowo kapton. I jak pójdzie kapton, to pójdą na nim ładnie przewody, no i pójdzie też włókno. Dzięki za uwagę.